A to co? Ładnie pod kawa Gruciko. Praktycznie zakończone, teraz idziemy na szczyt, gdzie byście wyjechali kolejką spod jeziora Cabo Gruciko. Jeśli mnie pamiętam, to było 900 jenów za obie strony. Ale możecie wyjść sobie po prostu do góry samemu. Plus minus mapy chyba tam jest 40 minut w jedną stronę, czy coś takiego. Wcześniej to co będzie nasze wcześniejsze ujęcia, tak zwana wioska samurajów. 500 jenów wejściówka dla dorosłych, chyba 300 jenów za dzieciaka. I problem jest taki, że jest to typowo pod turystów, czyli nie macie środków wyposażenia, dlatego jak oni używali, tylko sklepiki porobione. Ale jak macie fartę i widać Fuji, są naprawdę fajne ujęcia. Już też zobaczycie. Znaczy co, lecimy dalej. To co tutaj wszystko widzicie, to znaczy przyjechało sobie kolejką aż tak lenie. O młodzi. Po prawej będzie teraz jedzie towarzyszko, po lewej jest Fuji Coolant. A tu macie Fuji Towarzyszko. Znaczy się jedzie towarzyszko. Tam dalej za tymi górami jest kolejne jedno z pięciu jezior i będziecie mijać jedno z jezior. Tam w tych murach powinno być Fuji, ale to zobaczycie. Jak będziemy się w sierpniu spinać, dopiero widok stamtąd. Także będzie fajnie. Także już mogę zapowiedzieć, o ile pogoda pozwoli, a ja nawet pogoda nie pozwoli. To znaczy, że dla samego rozpatrzenia Fuji się pójdzie. A teraz biegamy w dół z powrotem. Pokażę wam, którędy trzeba zejść. Także tu macie tą platformę. Jeżeli wiecie schodzić w dół. Tam jest ta tabliczka napisana This Way. Czyli tędy proszę iść. Ale my łamiemy zasady i się nie słuchamy. A wy tu powinniście zejść na dół oficjalnie. Zbieracie to tytuł. I spadacie tutaj na dół. I biegniecie w sobie. Około 20 minut normalnym tempem. Także na spokojnie. I jak widać, to są nie takie wymagające w dół. Do góry tym bardziej. Z zapachami, fajnym widokiem po bokach. Wtedy jeszcze z ławeczka jest, żeby sobie siąść. Przeciera się też las, żeby zobaczyć sobie Fuji oraz jeziorka w Gruciko. Taka ławeczka. Nie zało widać za drzewami tam na jeziora. Generalnie co możecie na rowerze objechać. Bo pożyczenie roweru kosztuje 1500 jenów. Tamtą stronę jest dość fajny park, Oita Park bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Z dość dużą ilością kwiatków. Gdzieś tu na tym cypelku, bodajże za tym cypelkiem, w tamtą stronę jest dość fajna ścieżka, zarówno na wiosnę, jak i na jesień. Zwany Mumiji Corridor. Tunel znajduje się tutaj pod spodem. Przechodzi wam prosto do pagody najsłynnej. Akurat wczoraj tam byliśmy, więc w odcinku poprzednim będzie stamtąd. No akurat pogoda nam nie siadła, ale na jesieni jak byłem, no to możecie fajnie zobaczyć, jak widać właśnie Fuji. That's what.
na górę Fuji z Zita Barbuccico. Czyli tutaj po prawej stronie macie bramę Tori Ciuchcia. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore.